Witam Was serdecznie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Q&A. Tak jak ostatnio zbierałem od Was pytania, mnóstwo ich zadaliście. Wybrałem tylko kilka takich najśmieszniejszych, najdziwniejszych, żebyśmy trochę w tym całym stanie, który nas otacza ostatnimi czasy, żebyśmy troszeczkę pośmiali razem. Kochani, pamiętajcie, to nie jest oczywiście czapka kucharska, tylko korona. Oczywiście były cięcia kosztów z powodu, wiadomo, gospodarka troszeczkę upadła, więc z papieru zrobiłem. Ale król jest tylko jeden. No i co, moi drodzy, przechodzimy do pytań. Najpierw zaczniemy od pytań do mnie, bo tych troszeczkę zebrałem od Was. Od najdziwniejszych do najśmieszniejszego. Ich dziwnie nie segregowałem specjalnie. Leciałem na spontanie, także zaczynamy. Pierwsze pytanko. Czy chodzisz po domu na golasa? Zdarza mi się chodzić na golasa po domu. Z reguły, jak jestem sam, zdarza mi się również tańczyć na golasa, także dla mnie to jest norma. Następne pytanko. Czy nosisz bokserki w kwiatki? Chyba nie mam w swojej garderobie bokserek w kwiatki, ale dla mnie to nie jest żaden problem i ogólnie, jeżeli takowe będą i sobie kupię i będą dla mnie fajne, to oczywiście, że będę nosił. Następne. Jakie laski podobają Ci się? Najlepiej wystrugane, moi drodzy. Najlepiej wystrugane. Długie, twarde. Kochani, tak naprawdę to wszystkie kobiety są piękne i wszystkie mi się podobają. Następne pytanko. Czy lubisz kobiety z dużą dupą? Bo ja taką mam. Po pierwsze, cieszę się, że masz dużą dupę. A po drugie, tak, podobają mi się bardzo kobiety z dużym tyłeczkiem. Także pozdrawiam wszystkie kobietki z dużą pupką. Teraz pytanie. Ile razy możesz? Bo jakbyś mnie poznał, to lepiej uważaj. Ile razy mogę? To zależy czego. Ale ogólnie mogę bardzo dużo. Tak jakby to Abela Dwiza powiedział w swoim stand-upie. Jestem pracowity. Pracowity. Także kochani, mogę dużo. Mogę długo. Następne. Czy śpisz, Paweł, na golasa? Bo ja tak lubię. I tu również fajnie, cieszę się, że tak lubisz. To jest też bardzo wygodna sprawa. I tak owszem, zdarza się również, jak jest gorąco albo mi niewygodnie, że ściągam majty i śpię na golasa. A co tam? Oczywiście, że tak. Następna strona. Zobaczymy, co tam mamy dalej. Nawet powiem szczerze, że czytam te pytanka teraz tak dokładnie i jest bomba, jest bomba. Paweł, czy mogę przyjechać i odchudzać się u Ciebie? Czy pomieszkamy ze 3 miesiące razem? Oczywiście, jak najbardziej, zapraszam do siebie. Cenę ustalimy na miejscu, bo takie rzeczy oczywiście nie są tanie. Ale jak najbardziej, nie ma żadnych przeszkód co do tego. Także zapraszam. Adres podam w linku. Następne pytanko. Czy lubisz duże kobiety z ogromnym biustem? Czy lubię duże kobiety? To zależy, czy one są w jakiś sposób duże. Czy wzrost, czy waga, czy może mają duże ambicje. Ogólnie o gustach się nie dyskutuje, ale tak jak mówiłem wcześniej, lubię wszystkie kobietki, kocham wszystkie kobietki i tutaj nie będę się akurat odzywał na ten temat dokładnie, jakie kobiety, duże, małe, wysokie, czy też niskie, ale oczywiście z ogromnym biustem. No ten biust za duży też nie może być, żeby mnie nie udusił. Następne pytanko. Podobasz mi się? I chciałabym spotkać się z Tobą, ale jak schudnę, bo jeszcze strasznie się pocę. To w niczym nie przeszkadza. Moja droga, w niczym to nie przeszkadza, naprawdę w niczym nie przeszkadza. Ja chętnie się z Tobą spotkam, porozmawiamy, może coś doradzę, może wymyślimy wspólnie jakiś sposób na Twoją poczliwość, a może po prostu trzeba jakiś antyperspirant inny używać, ale ogólnie ja jestem za tym, abyśmy się spotkali, także nie wiem dokładnie, kim jesteś, ale zapraszam i zapraszam Cię na spotkanko i na kawkę w tej atmosferze i możesz być spocona. Dobrze, to były pytania takie stricte do mnie. Teraz przechodzę ogólnie
na takie ogólne pytanka od Was. Więc tak, pierwsze pytanko. Uwaga. Mój mąż ma problem, choć to bardziej mój problem. Jest wielki, ogromny i nie to, co myślisz. No to już okej, zachowałem spokój, nie to, co myślę. Jak mam go przekonać, żeby w końcu ruszył dupę? Więc tak, moja propozycja jest następująca. Usiądźcie przy kawce, porozmawiajcie, powiedz, nie wiem, Janusz, słuchaj, no kurczę, przed małżeństwem byłeś taki piękny, taki wyrzeźbiony, a teraz co się z tobą, Janusz, zrobiło? Musisz coś ze sobą zrobić, bo i zdrowie będzie ci szwankowało, i w łóżku nie będzie już tak jak kiedyś, i ogólnie jest, no, nie za ciekawie, Janusz, i ja bym chciała, żebyś po prostu zaczął trenować, zaczął zdrowo się odżywiać. I może Janusz to zrozumie, chociaż nie wiem, jakie on ma do tego podejście. Musisz tak powiedzieć, delikatnie, dać mu do zrozumienia, że musi coś ze sobą zrobić, ale go nie obrazić też. Więc wszystko musi być stonowane. Na spokojnie. A jak nie, to podeślij go do mnie, ja mu pomogę. Następne pytanko. Chcę schudnąć, bo aż brzydzi mnie to. Nie będę się śmiał, przepraszam. To, co widzę w lustrze, tylko żeby cycuszki mi nie zmalały. Dasz radę tak zrobić? Kochana, po pierwsze, wszystkie jesteście piękne. Musicie mieć wysoką samoocenę, bo jako kobiety jesteście naprawdę wspaniałe. Bez Was życie nie miałoby sensu. Więc to, co pierwsze napisałaś, w ogóle odpada. Już tak nigdy o sobie nie myśl. A jeżeli chodzi o to, żeby z cycuszek Ci nie spadło, to niestety muszę Cię zmartwić, bo przy odchudzaniu niestety też troszeczkę piersi maleją, ponieważ no niestety tak nasz organizm jest zbudowany, tym bardziej u kobiet, że tam jest bardzo dużo tkanki tłuszczowej, więc jeżeli redukujemy tą tkankę tłuszczową, no to od razu też troszeczkę nasz biuścik może zmaleć, ale nie dużo, więc się nie martw. A moim zdaniem ogólnie cała sylwetka jest lepsza, jest warta zachodu zrobić tą fajną sylwetkę, niż martwić się o sam biust i tego nie robić. Więc spokojnie, o to się nie martw. Następne pytanko. Jaką dietę możesz mi ułożyć tak, aby nikt od razu nie widział, że się odchudzam? Bo na pewno będą się śmiali. Nikt nie będzie się śmiał, a jak ktoś będzie się śmiał, to znaczy, że jest zwykłym idiotą. Nie martw się o to. Jeżeli Ty zaczynasz pracę nad sobą, zaczynasz odchudzać się, zaczynasz stosować zdrową dietę, to właśnie powinnaś sama być silna i pokazać, że to jest prawidłowe, co robisz. I inni powinni Ci zazdrościć. A jeżeli będą mówić, będą się śmiać, to znaczy, że Tobie zazdroszczą po prostu. Więc rzeczywiście ogólnie to nie mam żadnego tutaj żadnego przepisu na to, żeby nikt tego nie zauważył, bo no chyba, żebyś posiłki gdzieś chowała albo ukradkę jadła, ale niestety wyniki tego będą piękne, więc no ludzie tak czy tak zauważą, że w końcu Twoja sylwetka robi się coraz lepsza. Także no niestety nie da się tego do końca ukryć, aczkolwiek możesz jeść gdzieś ukradkiem, tak żeby nikt nie widział. Ale pamiętaj, jeżeli ktoś się śmieje, to znaczy, że zazdrości. A zazdrości, no to znaczy, że ma sam kompleksy ze sobą i takich ludzi nie słuchaj. Następne pytanko. Czy mogę pić alkohol przy diecie w dość dużych ilościach? Jeżeli nie, to rezygnuję z usług. Oczywiście wszystko jest dla ludzi. Można pić alkohol i można zdrowo się odżywiać, można robić formę, ale wszystko w odpowiednich ilościach. Jeżeli my będziemy chlać na umór, to wiadomo, że i zdrowie nam padnie, i formy nie będzie. Ale jeżeli ktoś sobie strzeli w tygodniu 3-4 piwka, to na Boga nic się nie stanie, nie martwcie się. Ale jeżeli ktoś kratę browara wypije, no to niestety no, nic mu nie pomoże. Więc wszystko w granicach rozsądku. Ja zawsze mówię, że nie wykluczam niczego. Wszystko można prowadzić, tym bardziej jak są dobre efekty, to moim podopiecznym mówię, że mogą sobie zawsze na coś pozwolić. Więc ja nie wykluczam alkoholu. Można ten alkohol pić, ale w odpowiednich ilościach, nie za dużo. Następne pytanko. Moja żona wciąż narzeka na mnie, że ja ciągle żrę, ale boję się jej powiedzieć, że to ona żre. Jakie masz diety dla par? Więc tu też
jak w poprzednim pytaniu, w którymś z pytań, musicie razem porozmawiać. Musicie usiąść, najlepiej przy kawce i porozmawiać o tym i powiedzieć: słuchaj, kochana, słuchaj, Grażynka, musimy zacząć coś ze sobą robić. Bo przed ślubem my inaczej wyglądaliśmy. My byliśmy szczuplejsi, seksowniejsi, a teraz zobacz, co nas się zrobiło. I wtedy na spokojnie dojść do jakiegoś porozumienia, pomyśleć, co można z tym zrobić. I oczywiście ja wiele osób prowadzę, wiele par prowadzę, które naprawdę osiągają mega wyniki, a to tylko dlatego, że sobie pomagają, że mają taką zdrową rywalizację między sobą i mają lepsze wyniki, osiągają lepsze wyniki, więc warto razem z drugą połówką działać i stosować razem dietę. Naprawdę działa w moim teamie, także zapraszam, zgłoście się do mnie, jeżeli potrzebujecie takowej pomocy. Następne pytanko odkładam. Mam problem, całe życie na diecie. Jak już zajebiście chudnę, że sama nie mogę się nadziwić w lustrze i po jakimś czasie kilogramy wracają, a z motywacją u mnie do dupy. Jakaś rada. Jeżeli całe życie jesteś na dietach i zmieniasz te diety ciągle, no to wiadomo, nie dziw się, moja droga, że ten efekt jojo powraca, ponieważ różne schematy żywienia stosujesz i niestety na samym końcu efekt jojo wraca do ciebie jak bumerang. Musisz stosować jeden schemat odżywiania, który wprowadzisz go na całe życie. To będzie twoim nawykiem, to będzie zdrowym nawykiem, dzięki któremu ten cel, który osiągnęłaś, on się utrzyma przez lata. Więc to jest najważniejsze. A wtedy i motywacja będzie większa. Bo to, co nas najbardziej motywuje, to efekty, wyniki. Więc naprawdę polecam się trzymać jednego dobrego schematu. Nie szukania tam w internecie jakichś bzdur, tylko naprawdę znaleźć kompetentną osobę. Polecam oczywiście siebie. I trzymać się jednego odpowiedniego schematu żywienia, który pozwoli cieszyć się latami sylwetką. Następne pytanko. Błagam, pomóż mi, bo umrę na tej kanapie. A chipsy kiedyś się skończą. Uwierz mi, że jeżeli będziesz siedzieć na tej kanapie, to szybciej umrzesz, niż na świecie chipsów zabraknie. Naprawdę. Więc po pierwsze, ruszamy dupska, motywacja pełną parą i zaczynamy działać. Nie ma co się guzdrać, nie ma co się użalać nad sobą. Odstawić chipsy, odstawić kiełbasę, odstawić seriale, w domu potrenować. Ostatnio nagrałem fajne filmiki, na których pokazuję trening nóg, trening brzuszka, trening górnych części ciała, więc warto ze mną trenować, warto ruszyć się i zrobić fajną sylwetkę. To też nam będzie gdzieś na podświadomość działało, też będziemy się czuli bardziej dowartościowani, że coś ze sobą robimy, więc koniec z chipsami. Następne pytanko. Czy masz taką dietę dla mnie, aby nie schudnąć na twarzy? Bo zaraz staro wyglądam i aż strach w lustro patrzeć. No, niestety takiej diety nie mam, ponieważ jeżeli jesteśmy na redukcji, to tkanka tłuszczowa mniej więcej spala się z całego ciała równomiernie. Mniej więcej, także to jest wpisane w nasze odchudzanie, że z twarzy też będziemy troszeczkę chudnąć i nasza twarz będzie bardziej szczupła. Więc no niestety, albo wybieramy lekkie dołki i fajną sylwetkę, albo po prostu zapuszczamy się. Wybór należy do Was. Następne pytanko. Na diecie i treningu po co... Na diecie i treningu po co się jak świnia? Zanim wejdę do żony, do łóżka, to trzy razy prysznic zbiorę. Czy coś ze mną nie tak? Wydaje mi się, że wszystko jest ok. Może bierzesz jakieś termogeniki, które też zwiększają Twoją potliwość. Może też powinieneś stosować jakiś antyperspirant, żeby zmniejszyć tą potliwość. A może po prostu to żonie nie przeszkadza, więc może zapytaj się, przeszkadza czy nie. Może będzie lepszy poślizg. Także no nie wiem dokładnie, jak się do tego ustosunkować, ale najważniejsze, że stosujesz dietę i trening. A ten pot odłóż na potem. Zobaczę, kochani, czy jeszcze mam jakieś fajowskie pytanka. Aż mam tu jeszcze jedno. Oj, to jest taka bomba. Bomba, moi drodzy. W 2 miesiące zjechałem 30 kg. Teraz mam równe 100. I myślałem, że już mogę poszaleć.
skoczyłem na róg łóżka i żonę wyrzuciło na drugi koniec pokoju. I o mało nie złamała kręgosłupa biedaczka. Kochany, uważaj, bo nie dość, że stracisz żonę, to jeszcze pójdziesz siedzieć za nieumyślne spowodowanie zabójstwa. Więc tutaj musisz po pierwsze pomyśleć o lepszym łóżku, musi być bardziej stabilne, a po drugie fizyka. Tutaj się kłania fizyka, przeciwwaga. Więc albo musisz żonę troszeczkę obciążyć, troszeczkę, nie wiem, więcej kilogramów na nią nałożyć, worków z piaskiem, że jak skoczysz na łóżko, to zostaniecie w tej samej pozycji. Albo musisz jeszcze schudnąć. Wtedy żona nie poleci do góry. Mam nadzieję tylko, że nie wypadła przez okno i nie wypadnie następnym razem. Więc nie szalej. Wiadomo, że szaleć trzeba, ale nie za mocno. Nie kosztem zdrowia drugiej osoby. Kochani, rozwaliliście mnie tymi pytaniami. Jeżeli chcecie, to śmiało piszcie pod tym filmikiem w komentarzach następne pytanka, następne Q&A. Zapraszam na mój kanał, na odwiedzanie moich filmików, na trenowanie ze mną i przede wszystkim subskrybujcie mój kanał. Dzięki temu wiem, że chcecie oglądać mnie więcej i będę nagrywał następne filmiki. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście i pozdrawiam serdecznie Rafleski Team.